czwartek 25 listopada to Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Miało to święto dotyczyć przede wszystkim przemocy podczas działań wojennych i prześladowań politycznych, ale również przemocy w dniu codziennym. Niestety ten problem towarzyszy nam od dawna i pomimo wielu działań jest takie wrażenie ogólne, że jest coraz gorzej. Konwencja stambulska w naszym kraju jest dla wielu niewygodna i wielu osobom przeszkadza. Nie ma odpowiednich praw dla ofiar gwałtów. Również manifestacje kobiet nie przynoszą zbyt wielu efektów. Jaki jest tego efekt? Taki, że takie miejsca są przepełnione. W tym dniu warto się zastanowić, co jeszcze możemy zrobić, żeby jednak udało nam się, przynajmniej w jakimś stopniu, powstrzymać tę przemoc wobec kobiet.